przypowieść, jakie miejsce ma Słowo Boże w moim życiu. Myślę, że trochę ją namalowaliśmy. Kiedy pozwalam, by Słowo Boże było obecne w moim życiu, jest obecny sam Jezus. Zaczynają się dziać cuda w moim życiu. Tak pragniemy nieraz cudów. Pozwól, niech Słowo wzrasta. Bądź urodzajną ziemią, która przyjmie Słowo. Zacznijmy dzisiaj, tak jak tu jesteśmy. Nie myślmy o całej Łodzi, nie myślmy o całej archidiecezji. Wyjmijmy dzisiaj Pismo Święte. Ja na przykład w Rzymie dostaję Oremus. Co miesiąc tu z Polski przychodzi Oremus. Z 5,60 kosztuje na cały miesiąc. Są wszystkie czytania na każdy dzień. I codziennie na następny dzień czytam Ewangelię i próbuję tą Ewangelią żyć. Przypominam sobie wieczorem, w południe, przed zaśnięciem. Nieraz nie pamiętam, muszę sięgnąć znowu. Zapomniałem. Świat mnie tak przygniótł i obowiązki. Zapomniałem. Nie pamiętam Ewangelii. I wtedy idę do tego Oremusu. Ojciec Święty już kilka razy na placu Świętego Piotra rozdawał Pismo Święte kieszonkowe. I mówił w tramwaju, w metrze, w samolocie. Miejcie przy sobie, bo to są słowa Boga. Oto Słowo Boże. Oto Słowo Pańskie. Karmcie się Nim, żyjcie Nim. A obiecuję wam, zaczną się dziać cuda w waszym i w moim życiu. Amen.